Cześć, nazywam się Damian Ginka i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Strip Talk. Dziś mam przyjemność gościć prawdziwą bizneswoman. Obok mnie Maja Bohosiewicz. Cześć. Cześć, dzień dobry. Maja droga, jak tam Twoje samopoczucie? Bardzo dobrze, wspaniale. Bardzo się cieszę, że jestem z Tobą. Powiedziałeś mi bardzo ciekawe rzeczy na temat biznesu. Mm, tak, tak, tak. Ja jestem biznesman, jesteś bizneswoman, i tak jakby sobie tu o biznesach porozmawialiśmy. Nie porozmawialiśmy, to Mnie prawda. bardzo zastanawia, jak ty znosisz to zimno, no bo w Polsce zimno, a ty chyba nie przyzwyczajona do takiego klimatu ostatnio. No bez przesady, <laughs> bez przesady. No powiem ci szczerze, że jestem zachwycona, bo jak jest słońce, to jestem szczęśliwa. Więc dla mnie nawet taki najgorszy mróz, ale jakieś słoneczko, to jest radość. A jak są kruki, zimno, ciemno i kałuże, to, to ja się chowam. Czyli jest git ogólnie jest rzecz git. biorąc. No, że jest git. No dobra, ja bym chciał trochę rozgrzać Twoje serce i mam dla Ciebie prezent, bo prezenty rozgrzewają serce, więc. Ja. E, uwaga, wziąć. raz, dwa, trzy, niech ja się odchylę, ty się napij herbaty i jak już skończysz pić, to już będzie ten prezent przed tobą. Już? Widzę, że chyba długo pijesz. A nie, aha, no nie wiem, czekałam, mam... patrzyłam, zerkałam kątem oka, a, a kątem okay. mam szeroki. Dobra, Widzę, Maja, mam... słuchaj, to jest no. tak zwany y, przycisk bezpieczeństwa. Chciałbym, żebyś czuła się tu bezpiecznie, żebyś odpowiadała Dobrze. tylko i wyłącznie na pytania, na które chcesz odpowiadać. Dobrze. Więc jeżeli coś tam ci nie będzie y, pasowało, pasowało to nie musisz po prostu, wiesz, robić oczu dookoła, nie? Tylko po prostu przyciskasz, a my idziemy dalej. Dobra. Taki, taki układ Dobra. między nami. Czyli szybko skończymy, być może. Jest taka, jest taka szansa. Nie, ja, ja czuję, że ty jesteś kulturalnym młodym człowiekiem, więc nie będziesz zadawał. Ale pytań. nie bierzesz pod włos, ale nie mnie bierzesz jak... pod włos. Tak nie, wiesz. absolutnie. No jakby Wiem, że to jest dziennikarstwo na pewno bardzo poważne. Oczywiście wiadomo, <laughs> gdzie jesteśmy, w jakim programie, ale na pewno nie zrobisz nic takiego poniżej pasa, prawda? Nie będę musiała przyciskać. No zobaczymy, 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 nie ma, co, nie ma co obiecywać, ale w ogóle moja droga, Dobrze. to jest nasze pierwsze spotkanie. Tak. My się nigdy ze sobą nie widzieliśmy, co ty na to, żebyśmy poświęcili kilka chwil na takie tematy organizacyjne. Żebyś Proszę bardzo. się co lubisz, czego nie lubisz, bo Dobrze. mi się wydaje, że często problemy ludzi wynikają z tego, że oni się nie znają nawzajem, nie? Dobra. A jak my sobie takie rzeczy ustalimy, Dobrze. to tak jakby będziemy mieć bezproblemową relację. No Dobra. to jakie wywiady ty lubisz? Jakie wywiady ja hmm. lubię? E, wiesz, co myślę, że lubię wywiady, jeżeli ktoś do mnie podchodzi z taką dozą sympatii, tak? Czyli nie tylko z uśmiechem na twarzy, a z tyłu po prostu czeka i czycha, żeby ktoś tutaj z czymś się wywalił żeby to teraz dig, 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 dig. Hmm. Tylko po prostu, że podchodzisz, nawet jeżeli zaczniemy jakiś trudny temat, e, to że z tyłu głowę masz poczucie, że ej, ja tą Majkę lubię, więc jakby nie chcę jej zrobić krzywdy, tylko. Chciałabym, żeby fajnie wypadła. I cody zawsze jest okej, okay, nawet jak się wkracza na prywatne tematy. Dobra, a dużo przerwałaś wywiadów? Nie, żadnego chyba. Żadnego nigdy nie przerwałeś? Ale że nigdy nie czułaś takiego dyskomfortu, że chciałaś przerwać, czy po prostu nie wiedziałaś, jak to zrobić, bo są dwie nie. opcje. Wiesz co, nie, no jak było jakieś takie dziwne pytanie, to po prostu wiem, że pomidor. nie było tego przycisku, ale nie, nie nigdy nie, nie, nie przerwałam. Ale też chyba nie miałam żadnych tego typu wywiadów, które by mi sprawiały jakiś duży dyskomfort. Nie, nie miałam. Dobra, a jaki jest klucz do? Otworzenia ciebie. Jak ci najłatwiej otworzyć? Ja mi się myślisz? wydaje, że ja jestem po prostu jak otwarta książka, i chodzę i gadam ze wszystkimi o wszystkim, więc mi się wydaje, że. To za bardzo nie bard trzeba się gimnastykować, żeby cię jakoś tam e, nie, otworzyć. Myślę, że nie. My A jest myślę, coś, co może cię zamknąć? Na pewno, na pewno jest coś, co może mnie zamknąć, ale tak jak mówię, właśnie ten chyba brak sympatii, jeżeli wyczuję, a jestem dość empatyczną osobą i taką, tak mi się wydaje, że emocjonalnie przenikliwą, jak wyczuję, że ktoś tam ma jakieś gorsze intencje, to bardzo szybko się zamykam w sobie. Startujemy, nie ma co zwlekać. Ze względu, bardzo. że to jest nasze pierwsze spotkanie, to trochę chodźmy na chwilę do przeszłości. Jakie ty miałeś oczekiwania co do show biznesu, jak wchodziłaś w ten świat? Jak ty sobie to wyobrażałaś, jak ty to widziałaś? Mm, wiesz co, ja chyba nie do końca wchodziłam w show w poczuciu, że ja chcę być w show i chcę być po prostu znana. Ja od dziecka marzyłam, żeby być aktorką i to było moje największe, bardzo sprecyzowane marzenie, a właściwie cel. To nawet nie było marzenie, bo ja wiedziałam, że ja po to idę. Więc show biznes nie był dla mnie jakimś przystankiem docelowym. Tak naprawdę ja chciałam zawsze grać. To jak wyobrażałaś to swoje aktorstwo sobie na początku tej drogi? Ja, wiesz co, ja miałam. Tak, jak mówię, bardzo sprecyzowany plan, czyli ja już w wieku 15 lat wyjechałam do Krakowa, żeby być w liceum aktorskim. W ostatniej klasie przejeżdżałam w każdy weekend kolejne 150 km w jedną stronę, żeby być w Katowicach w takiej szkole droty pomykały, która przygotowała do studiów aktorskich. Więc od razu potem miałam pójść do szkoły aktorskiej. Najpierw myślałam, że w Krakowie, potem się wahałam między Krakowem a Warszawą, a potem mnie życie zweryfikowało i trzeba było wszystko zmienić. Czyli miałaś tak naprawdę plan na edukację, bo się tak. wyedukowałaś, no ale jak wyobrażałaś sobie wtedy, jak się edukowałaś swoje. Role. Jakiego rodzaju to będą role? Na pewno myślałaś o tym, że robisz to po coś, nie? że edukujesz się, żeby grać. Żeby co grać, dokładnie. Nie, nie grać. miałam, wiesz co, nigdy nie miałam myślenia, że chcę grać coś tam, nie, chciałam grać. Myślałam, że będę grała w filmach, w serialach, w teatrze. Zawsze chciałam być i aktorką teatralną, i filmową, więc to nie było nigdy tak, że sobie leżałam i myślałam, oh, co to jest moja wymarzona rola, a ja wchodzę, w, nie wiem, w białej sukni i, i wiesz, przeżywam. Nie, nie, nigdy nie, nie, nigdy nie miałam e, takiego skonkretyzowanego marzenia a propos konkretnej jakiejś roli. Myślałam zawsze, że to byłoby cudownie zagrać w jakimś filmie kostiumowym. Mhm. Bardzo o tym marzyłam. Ale poza tym jedynym celem to było grać, grać, grać. A w drugą stronę działało to, że miałaś coś, czego nie chciałaś grać? Nie. Że wiedziałaś, że w czymś się nie sprawdzisz? Nie. Czy ty byłaś taka. E do dostosowania do się. Czy co by było, to rzeczy. bym grała, ja byłam no. absolutnie tak zafiksowana na to, że jakakolwiek rola by przychodziła, czy to był drugi plan, trzeci plan, piąty plan, siódmy plan, czy to statystowanie, to ja po prostu chciałam być na planie. To było moje największe marzenie od zawsze. A jak ci pomogło znane nazwisko w aktorstwie i w świecie show biznesu? Myślę, że bardzo mi pomogło, no, wiesz, wchodziłam bardziej myślę, że do show biznesu, no, jakby od razu jako nie anonimowa osoba, tylko jako siostra Soni Bohosiewicz, w tym samym momencie Sonia też Dostawała bardzo wiele nagród, bo dostała wszystkie największe aktorskie nagrody w Polsce, grała w świetnych produkcjach, i nagle tutaj pojawia się w niej O 15 lat młodsza siostra, więc to było jakby myślę, że duży medialny taki catch. Ale myślę, że to jest miecz obosieczny i to może mi pomogło w biznesie, ale myślę, że to nie pomogło mi zupełnie w moim aktorstwie. To znaczy, obstawiam, że gdybym przyszła jako Ania Kowalska do szkoły aktorskiej z moim talentem i i nie byłabym przy sobie żadnej łatki, nikt by mnie nie oceniał dwa razy bardziej ostro właśnie chociażby z tego powodu, żeby nie być posądzony o jakiś nepotyzm, to myślę, że na pewno mogłabym wybierać też szkołę aktorską międzykrakowską, międzywarszawską, międzyłódzką i między każdą inną, bo Wznałam też poziom inny, wiedziałam jak też bardzo dobrze jestem do tego przygotowana i być może zabrzmi to pysznie, ale wiedziałam o tym, że mam ogromny talent. I tak jak mówię, że w świecie show biznesu być może to nazwisko mi dużo dawało, ale myślę, że w świecie aktorstwa nie. A ten show biznes, który, wiesz, w który weszłam tak bardzo szybko i bez żadnej pomocy yy, jakichś specjalistów, jakiegoś PR-u, może jak to rozegrać, Myślę, że był źle rozegrany. Myślę, że lepiej było, wiesz co, zacząć od roli, a dopiero później pojawiać się gdzieś na ściankach na jakichś premierach. I myślę, że to tak naprawdę mi zaszkodziło, niż pomogło. No dobra, a jak ty się czułaś z łatką młodszej siostry? Bo ja przejrzałem sobie publikacje z początków twojej kariery mhm. i ty wtedy nie byłaś podpisywana jako Maja Bohosiewicz, tylko tak. jako młodsza myślę, siostra Siany Bohosiewicz. bohosiewicz tak. Jak się z tym czułaś? Że tak byłaś nazywana. No trochę zabierano ci tożsamość nie? No, myślę, sprowadzano tak, tak. cię tylko i wyłącznie do młodszej siostry. A z drugiej strony, wiesz, no, przychodziłam na premierę jako młodsza siostra, co nie gdzieś w jej towarzystwie, nie No to mhm. można się tego było spodziewać z drugiej strony. I myślę, że to też zajmowało sporo czasu, żeby pokazać, że jestem kim innym. I tak naprawdę de facto ja się pokazałam, kim jestem. Dopiero, kiedy przestałam grać, kiedy pojawiły się social media. Bo dopiero wtedy miałam taką możliwość przedstawienia się ludziom i pokazania, co ja myślę, co ja robię, co ja chciałabym robić, jakie są moje wartości. A wcześniej byłam trochę jakimś takim tworem, który stworzyły portale między innymi takie jak, nie wiem, Pomponik, Pudelek i tak dalej, Czyli pojawiałam się na ściance, nie było ze mną żadnego wywiadu, nie miałam żadnej roli i tylko byłam oceniana o krzywe przyszła, była, brzydką fruzurę miała, krzywy nos ma, krzywe nogi ma, taka jest, śmaka, y, głupia, y, mm. fajna, brzydka, ładna, no jakby dopisz sobie cokolwiek No chcesz. tak, też tak uważam, że Instagram dał ci trochę imię i nazwisko, i taką świadomość u ludzi, że ty mm -hmm. istniejesz że ty masz coś do powiedzenia. Ale chodźmy do tego tematu, który rozpoczęliśmy. A miałaś tak, że y, były konflikty między tobą a Sonią o to, że jedziesz na jej plecach? Nie, no coś. To nigdy. Ja nigdy nie byłam skonfliktowana z moją siostrą. To jest moja największa opoka, moja największa, najlepsza przyjaciółka i największe wsparcie. A oddawałaś procent? Z czego? A, czy nie było zysków, czyli były publikacje na portalach, ale tak jakby nie było to jakby monetizowane. Wiesz, no, w jakiś, jakby, oczywiście jak grałam, ja bardzo długo zarabiałam na aktorstwie, w sensie żyłam z niego do tam, nie wiem, 20 pewnie piątego roku życia, czyli do momentu, kiedy e, nie zaczęłam prowadzić swoich biznesów, żyłam tylko i wyłącznie z tego jakby radziłam sobie bardzo dobrze, więc to nie jest e, tak, że e, nie wiem, ja, ja, ja cierpiałam z powodu tego, że nie mam roli, bo ja jakby, jakby spojrzeć, to ja naprawdę jakby Rok dużo do roku robiłam różnych pro, pro, produkcji i, i, i jakby żyłam z tego normalnie. Yy, no ale nie procent oddawałam agencji. Jak myślisz, dlaczego ta twoja kariera aktorska nigdy nie wystrzeliła, mimo tego, że masz talent? I ty doskonale o tym wiesz, że masz talent. Wiesz co, ja nie mam poczucia, że ona nie wystrzeli. Ja myślę, że ona się po prostu troszeczkę przebranżowiła, poszła troszeczkę w innym kierunku, bo tak naprawdę ja sobie świetnie działam na social media, świetnie działam sobie biznesowo i tak naprawdę to by się nigdy nie wydarzyło, gdyby nie moje aktorstwo. Więc jakby może po prostu trzeba zmienić trochę myślenie o nie. tym, jak kariera ma wyglądać, bo ja jestem z niej zadowolona, ja się czuję spełniona, ja robię fajne projekty, zarabiam dobre pieniądze. Jakby, co sobie nie wymyślę, czego sobie nie wymyślę, jestem w stanie zrealizować, i tych pomysłów mam bardzo dużo. Więc to nie jest tak, że ona nie wystrzeliła. Ona po prostu poszła, w, nie poszła tym standardowym torem, którym myślałam, że pójdzie. A kiedy castingerki przestały do ciebie dzwonić? Jest taki jakiś jeden moment? Życia, kiedy już ten Tak, telefon urodziłam telefon był drugie dziecko i powiedziałam, że jakby nie mam teraz czasu na przyjmowanie nawet takich telefonów, bo nawet się nie pojawię na tym castingu, więc jak odrzuciłam pierwsze trzy castingi i powiedziałam, przepraszam, nie mam czasu, nie dam rady, urodziłam drugie dziecko, no to wtedy przestały dzwonić. Um... I tak naprawdę skupiłam się na biznesie i tak naprawdę mój taki powrót... Wiesz co, jeszcze przepraszam, bo tak parę razy te telefony dzwoniły na takiej zasadzie to chodź, przyjdź, tam, zrób jakąś małą rolę. Ja mówię, ale jakby, jakby po co? Nie, nie jest mi to potrzebne. Kiedyś rzucałabym się na każdą jedną propozycję, bo chciałam, marzyłam, żeby grać cokolwiek, a teraz myślę sobie, że gdybym miała zagrać, to chciałabym w czymś super. Chciałabym zrobić coś fajnego, coś wartościowego, coś, co przyniesie mi satysfakcję i nie chcę grać Mieszania herbaty w podrzędnym serialu, tylko po to, żeby tam się pojawić. Nie mam a to jest tak, że teraz y, już nie pracujesz dla kasy, a wtedy pracować dla kasy i rzucałaś się na wszystkie role, tak? Nie, wtedy pracowałam, dlatego że chciałam robić cokolwiek. Chciałam mm. po prostu moim marzeniem było grać, więc nie odrzuciłabym absolutnie żadnej roli. Czyli trochę roli. tonący brzydwy się chwyta? Gdzieś tam może? Nie, marzenie? zupełnie nie. Tak jak mówię, że ja marzyłam o tym, żeby grać, więc mm. każda rola była dla mnie spełnieniem moich marzeń. Oczywiście marzyłabym o pierwszoplanowych rolach, ale. Przyjęłabym każdą, dlatego że tak wielką przyjemność sprawiało mi granie. W tym momencie wiem o tym, że chciałabym to robić na swoich zasadach, i jakbym jestem bogatsza o te, nie wiem, dekady doświadczenia. I wiem o tym, że nie muszę, i nie chcę robić wszystkiego, chcę brać tylko propozycje, które będą przynosiły mi satysfakcję. A pieniądze to jest już w ogóle sprawa drugorzędna. Ile było takich propozycji hotelowych, że przyjdź do hotelu, ja ci coś dam, to sobie zagrasz? W jakim sensie? No, dziewczyno, to jest show biznes. W show biznesie. Piękne kobiety dostają takie propozycje. No to się okazało, że o, ładna nie jestem. <laughs> Ale nigdy w życiu za... nie miałaś nigdy takiej bezpośredniej proporcji. Od... Ani bezpośredniej, a Nigdy nie, nie słyszałaś nigdy. o tym, że coś takiego się dzieje? Nigdy w życiu. Jakby wiem o tym, że za ocenem jest to, może było dość popularne. Nigdy w życiu od żadnej koleżanki nawet czegoś takiego nie usłyszałam. Nigdy w Jakie życiu. Jakie ty masz koleżanki? Ale ty znałeś taką historię? Jeden do jednego, że naprawdę mówisz, tak wiem, ta i tam miała taką, a taką. Tak, tak. Nawet na wywiadzie kiedyś mi opowiadała taka kto? jedna... No tego uh, na wywiadzie powiedziała, to możesz powiedzieć. Aktorka. No kto? No, taka z klaną, kiedyś powiedziała, że ona Które? miała. Ania powierza Czesia z Klanu miała zaproszenie do hotelu za super rolę. I ona o tym była. Od właśnie reżysera czy od producenta? No nie wiem, od kogoś. Od kogoś tam miała, ale to yy, odrzuciła. Więc no naprawdę takie rzeczy na polskim rynku się yy, zdarzają. Ja też zagłębiłem się yy, w historię o tobie i też jest taka ładka. I mam tam jeden hotel, w którym byłaś pomiędzy rolą. <laughs> że ty wakacje. masz, miałaś bardzo duże oczekiwania finansowe. może dlatego tak rzadko tak dzwonili, że ty chciałaś 11 tysięcy za dzień zdjęciowy. Co bzdura, w nigdy w życiu nie było takiej historii. Nigdy w życiu. Że za Kacwawa i dlatego cię nie wzięli. Za Kacwawa ja nie gram w kadzawa. No tak, bo właśnie dlatego nie grałaś, bo tak dużo chciałaś. A nie że za 4 się dni? z moją siostrą? Nie, no maja jesteś, tak? Nie, ja w ogóle nie miałam, nigdy nie miałam propozycji z kadzawa. Nie, no to tak, tak właśnie ten. To widzisz, nigdy w prostą, życiu prostą, nie mam. Nigdy w życiu nie e, miałam propozycji skazana. Nigdy w życiu. A jak te stawki typu 11 tysięcy za dzień zdjęciowy mają się do realnego życia? Tak Ale aktorki kogo? zarabiają? No, dajmy na to, no o myślę, tobie że, rozmawiamy. Myślę, nie? myślę, że aktorki mogą zarabiać 11 tysięcy. Myślę, że bardzo dobre aktorki zarabiają 11, 000, 12 tysięcy za dzień zdjęciowy. Na pewno mężczyźni zarabiają dużo więcej. To nigdy w życiu nie było moje stawki. A tak jakbyśmy mieli to uśrednić, takie aktorki wiesz. Nie jestem… Myślę, typu. że to jest tak bardzo zróżnicowane no. i każdy wycenia się indywidualnie. A, dobra. I na jakiej podstawie jeszcze się wyceniało swoje aktorstwo? No myślę, Które że ilość dni zdjęciowych, no? czyli mm, przyjmujesz projekt i wiesz o tym, że tam będziesz miał, nie wiem, 10 dni zdjęciowych, ok, no to jakby mogę zejść, chciałbym za ten projekt dostać tyle, tyle. Tak się wyceniało. Albo na przykład, nie wiem, ambitny film, to ja dopłacę i przyjdę, nie? A głupi film też się. A to troszkę ten, więcej, więcej. Bo komercyjny, no to troszkę więcej. A w którym momencie swojego życia stwierdziłaś, że y, zarabiasz tyle, ile chcesz? Bo już kilka razy powiedziałaś, że tak jakby ty się sprawdzasz, twoja kariera poszła w trochę innym kierunku i że tak jakby finansowo jest w porządku. Ja zawsze w którym byłam momencie zadowolona. stwierdziłaś, że jestem już bardzo zadowolona? Zawsze byłam bardzo zadowolona, bo ja zaczęłam pracować od 16, 15 roku życia, mm. kiedy wyprowadziłam się od rodziców, pojechałam właśnie do Krakowa, do Liceum. Y, I pierwszy rok e, ja nie pochodzę z bogatej rodziny wrażam powiedziała, że takiej no Skromniejszej. Sk skromno budżetowej, tak bym powiedziała. E, więc A jakbyś nie... miała, mogła to rozwinąć, bo każdy może to inaczej zinterpretować. No tak, co że znaczy dostawałam to? 50 zł na tydzień na życie w Krakowie i z tego musiałam sobie opłacić przejazd z powrotem do Żor, które mnie kosztował 27 zł. Czyli zostawało mi te 23 zł na życie przez tydzień z wyżywieniem. Mm -hmm. I nie wiem, jakim sposobem potrafiłam jeszcze tam palić papierosy w tych 23 zł, ale <laughs> wtedy kosztowały 4,70. <laughs> no i jakich prac się łapałaś wtedy? E, wiesz co, bardzo szybko zaczęłam Pracować w teatrze, no. więc o, w pierwszej liceum od razu zaczęłam pracować w teatrze i y, tam zarabiałam. Tam, tam z tego żyłam. Rozdawałam mu lotki, zapraszałam na darmowe szoty, do barów, y, no, tego typu prace. Okej, okay, A później, czyli w nie klasie... zawsze byłaś wyspana. Mm, nie, zawsze byłam wyspana. No, ale chyba na szoty to się w nocy zaprasza. E, tak, tak, tak. No, zawsze a byłam wyspana na ukara, rano, tak? No. No, no, ale to wiesz, no człowiek miał 17-18 lat, to co? No ile tak, szkoły... wtedy też kac no, inaczej nie... wyglądał. Nie, nie ja nigdy, wiesz co, ten, ja byłam bardzo odpowiedzialną wyglądało. osobą, bo ja wiedziałam o tym, że rodzice dają mi bardzo duży kredyt zaufania, puszczając okay. mnie do Krakowa jako taką naprawdę gówniarę. I ja nigdy w życiu nie odwaliłam żadnego numeru. Ja nigdy w życiu, nie wiem, nie schlałam się, nie poszłam do szkoły, bo byłam nawalona, nie próbowałam żadnych dziwnych rzeczy, nie byłam w żadnych dziwnych relacjach. Byłam mega odpowiedzialną osobą, bardzo, bardzo. A jaką rolę w twoim życiu gra kasa? Myślę, że bardzo dużą, ale nie tyle same pieniądze, a poczucie takiego bezpieczeństwa finansowego. Mm -hmm. I może też przez to, że jako właśnie młoda dziewczyna czułam cały czas ten, wiesz, brak pieniędzy i to, że muszę zarabiać, muszę, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby zarabiać, żeby czuć, że mam pieniądze. I pamiętam to, jak dostałam pierwszą wypłatę z teatru, i to dopiero było po trzech miesiącach, Prób, więc wtedy jakby nie zarabiałam i jakby zrobiłam sobie zdjęcie tych banknotów, co nie wiem, no było 1200 zł za trzy miesiące pracy pewnie. I byłam tak szczęśliwa, i pojechałam sobie tramwajem, pamiętam, do y, Cinema City czy tam Multikina. I nie mogłam uwierzyć w moje szczęście, że kupiłam sobie wielką paczkę M&M's. Mówię, nie wierzę, idę do kina i mogę sobie kupić do tego M&M's. I byłam pierwszy raz w kinie, od kiedy byłam, wiesz, od... Nie, nie mieszkałam z rodzicami, jakby rodzicami nie brali. Tylko miałam swoje pieniądze i mówię, mogę iść do kina. I naprawdę, jestem ja się teraz płakać, jak to mhm. mówię. Ale byłam dziewczyną, która chodziła z torebką, z torbą papierową z Zary. W sensie z tą na zakupy od kogoś wziętą i w niej nosiłam książki. I to było cool, że mam torebkę z Zary po zakupach, rozumiesz. Nie, że torbę kupiono w Zarze. Więc jakby naprawdę. Um, ja wiedziałam, że ja na to wszystko robię własnymi rękami, naprawdę. I to było dla mnie bardzo ważne, bo ja czułam, że nie mam tej kasy, a jest mi super potrzebna, żeby się czuć bezpiecznie. Więc, jakby mówiąc, odpowiadając ci na to pytanie, te pieniądze były dla mnie bardzo ważne, są bardzo ważne, ale ja nigdy nie byłam osobą, która. Ja zawsze przeglądam pieniądze z dwóch stron, zanim go wydam. Zawsze. Dobra, zawsze. a w tamtym okresie doznałaś jakiejś krzywdy wynikającej z tego, że ktoś się z ciebie śmiał, że nie masz? Nie. Bo ja wiesz, teraz to... w dzisiejszych czasach dzieci się śmieją z innych dzieci, że wiesz, nie, że... Nie, co ty, nie ja, miałam? Wią. ja byłam w aktorskim, tam większość dzieciaków przyjechała właśnie dlatego, że marzyli o tym, żeby zostać aktorami rodzice wyciągali gdzieś po prostu, wiesz, z zapazuchy ostatnie pieniądze, żeby płacić czesne. <grym> to wiesz, no nie były duże pieniądze na, Gdyby teraz na to globalnie spojrzeć, bo nie wiem, czesne kosztowało 400 zł miesięcznie. Na tamten moment dla moich rodziców to był olbrzymi wydatek. I dla większości rodziców tych dzieciaków to był olbrzymi wydatek. Więc my wszyscy, wiesz, no... Impreza i każdy po kieszeniach ile masz? 2, 2, 53, 70, no to co? Wiśniówka. Świetnie. Dobra, nie? ale chyba tamten czas dużo ci nauczył, że dzięki temu, że wtedy tak było, teraz jesteś taka rozsądna w tych no, tematach? Oczywiście, że tak. No. Te trudne tematy bardzo często doganiały uczestników Love Never Lives, jakbyś podsumowała drugi sezon. Mm. Ale patrz, jak doszliśmy, doszliśmy, doszliśmy. doszliśmy tam jesteśmy. do czołgaliśmy się, przynapiły. <laughs> bo... Do Doczołgani jesteśmy. mi zaraz powie, którego nie mam, że wiesz, muszę odpocząć. E, wiesz co, jakbym podsumowała? jest, myślę, że dużo, dużo, więcej dram niż w pierwszym. To, tak jak pierwsza edycja, moim zdaniem, była bardzo mocno o relacjach, o emocjach. Tam każda para była bardzo skupiona na swoim związku i na naprawieniu go. Tak w drugim, w drugim sezonie myślę, że zestaw ludzki, który się pojawił, leci samolotem bez pilota prosto na górę. nie? Mhm. Jakby nie przyjmują żadnej informacji i od, od siebie nawzajem, jakby nie przyjmują, że idą w stronę jakiejś strasznej, z kataklizmu, jakiejś strasznej awarii i nie ratują się. Tylko lecą w to bezmyślnie i dopiero później po tej katastrofie przychodzą jakieś refleksje. A jak to jest, jak ty jesteś prowadzącą i widzisz te rzeczy i masz jakieś spostrzeżenia, to ty możesz sobie wziąć na bok kogoś i pogadać nie, z nim nie, nie, w trakcie nie, nie, trwania nie. sezonu? Nie, nie, absolutnie nie. Jestem tylko i wyłącznie prowadzącą. Oni troszeczkę to jest taki zamknięte taki mikroklimat, który oni sami tam tworzą. Mają pomoc w postaci psychoterapeutki, która jest cały czas na miejscu, gdyby się zdarzył jakiś kryzys emocjonalny, gdyby właściwie no wiesz, kryzysy emocjonalne tam są w każdy jednym momencie, więc oni no, stop rozmawiają z tą psychoterapeutką, żeby mieć to wsparcie. Natomiast nikt z produkcji nie wchodzi do nich, nie rozmawia z nimi, nie nakierowuje. No, jedyna taka rola tej psychoterapeutki, która może im jakoś pomóc dojść do wniosków. Jaka jest Twoja I... moc w tym programie? Jakie są Twoje obowiązki w tym programie? Moje obowiązki widać dokładnie na ekranie. Tak naprawdę jestem tam trochę postacią z boku, z zewnątrz, takim narratorem tego, co się dzieje. Ja nawet nie za bardzo mogę przyjmować jakąś formę krytyki wobec nich, czy jakąkolwiek formę doradztwa. Mogę ich wesprzeć i jakby, wiesz, bardzo często czuję, że chcę ich przytulić, że chcę powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, e, uspokoić, bo wiesz, przychodzę z jakimiś wieściami, które często nie są przyjemne i nie są dobre. Żeby nie zareagować na za to zbyt emocjonalnie, żeby się uspokoić, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy. Ja też mówię i mówię, że to są tylko wycinki. To pamiętaj o tym, nie znasz całego kontekstu, to jest tylko wycinek, który zobaczyłaś. Zdaj sobie sprawę, że to jest jeden puzzle z wielu, które tam były. Więc mam też taką możliwość ich uspokajania i to mi się podoba, że Netflix nie szuka takiej taniej sensacji i nie mówi mi idź tam, idź tam dolej, nie, niech po niej, tylko idź mu uspokój. Mhm. Powiedz na spokojnie, jakby jak trochę jak taka przyjaciółka. Więc nam nie zależało i nikomu z produkcji nie zależy, żeby te związki się rozpadły. Nikomu nie zależy, żeby tam zrobić jak największą dramę. To naprawdę każdy chciałby, żeby to była taka wiwisekcja związków, nie? Co się może przydarzyć, kiedy dodasz przez przypadek trochę pieprzu i trochę, nie wiem, oliwy. I trochę tak się dzieje. Drugi sezon, czyli już masz jakąś tam wprawę. Co poprawiłaś w drugim sezonie w swoim prowadzeniu? Masz jakieś poczucie, że nad czymś pracowałaś, żeby było lepiej? Czy... Chciałam mniej mrugać, ale mi nie wyszło. Ej, właśnie z tym mruganiem. Mi kolega powiedział, że ty strasznie dużo mrugasz. Ale i ja ciekawe, później czy na tym wywiadzie też mrugam, Zwróciłem tak. na to uwagę, skąd to się wzięło z tym ja mruganiem. Nie o co w ogóle Ja nie chodzi? wiem. Ja już poszłam przebadać oczy, czy wszystko jest w porządku, bo myślałam, że może wróciła mi wada wzroku i podobno tak człowiek mhm. wiesz, kalibruje sobie mózg. Sobie sobie kompensuje to, że nie dowidzi. Mhm. E, no ale nie, ze wzrokiem wszystko dobrze. Być może jest to jakiś tik nerwowy. Mm. <laughs> nie wiem. Kurde, ja o tym zapomniałem, że tak mrugasz, i to teraz, ten się No a ja teraz. Się, i ter, ja teraz skinnię, żeby nie mrugać. <laughs> Dobra, ale ty. Bo ty mrugasz pięć razy pod rząd. Tak. Nie? Tak, tak, A później chwilę przerwy masz. To jak ty ja widzisz świat? Ja tego nie kontroluję. Nie Ale normalnie nie widzisz tego, że ty, nie. ty brugasz. Nie, nie widzę tego. Tak. Ale to jest nagry. cute, moim zdaniem. Nie no powinnaś dobrze, ja tego ma... moim zdaniem, zmieniać. moim zdaniem e, będzie to jakiś taki krzyk. A znak jesteś jedyną osobą w rodzinie, która tak robi? Która tak bruga? Tak. <noise> Okej, okay, no to jeszcze bardziej e, cute sprawa. A było coś, nad czym jeszcze pracowałaś? Poza tym mruganiem, miganiem? Hmm, czy jeszcze nad czymś pracowałam? Wiesz, co na bieżąco trzeba się było dostosowywać do warunków, które panowały, więc e, ja nie do końca mogłam. Wprowadzić jakiekolwiek zmiany przed programem. No tak jak mówię, jest to reality show, więc trochę reagujesz na to, co się dzieje. Um... Ale takie rzeczy nie wiem. Dykcja, wiesz, stanie przed kamerą, pracowałaś nad tym, czy miałaś już to na tak wysokim poziomie, że nie musiałaś? No teraz, bo wiesz, bo jak cokolwiek obejrzał... nie odpowiem, będzie źle. Jak powiem, że nie no. <sum> Przestań, świetnie mi szło, tu nie ma co poprawiać. Jest świetny. No ale obejrzałaś pewnie pierwszy sezon i oceniłaś sama siebie, nie? Wiesz, co? Myślałam, że, pod, że fajnie by było y, m, m, mieć mniej mojej mimiki, mhm. y, a jakby na mojej twarzy naprawdę, jak jest jakieś niezadowolenie czy coś, co. No nie musisz być omnibusem, żeby to zobaczyć. <laughs> y, I chciałam mieć taką bardziej Zero poker face, face? Tak, taki, nie poker takie mhm. wiesz. Sympatycznie, z dystansem. E, a jak dowiadywałam się różnych rzeczy, no to miałam wiesz, słucham! I y, y, często słyszałam ducha. Mniej, mniej, mniej. Mhm. mniej. Mhm. Jakie jeszcze komunikaty padały tam w uchu? A Wiesz co, o dziwo padały zawsze takie super, jedziesz, ja tutaj mam dużo pracy, jedziesz, nie? Więc jakby takie duże zaufanie miałam ze strony reżyserki Mimi i my mamy takie naprawdę świetne połączenie, że ja ciągnę w górę, ona mnie ciągnie w dół, ale nie, że ciągnie mnie w dół mhm. w negatywny sposób, tylko ja bym chciała więcej, ona mówi, poczekaj, to trzeba stonować, więc naprawdę my działamy jak taki idealny magnes i te komunikaty zawsze były jakieś, to takie, wiesz, które wprowadzały mnie w poczucie, że robisz to dobrze, rób tak dalej. A która para była największym hardkorem tej edycji, twoim zdaniem? Wiesz co, dla mnie największym zaskoczeniem i osobami, które śledziłam najuważniej była, była para Amanda i Cornell I takie największe zaskoczenie mm -hmm. dla mnie, ponieważ para, która nie jest najmłodsza, no bo jakby różnych rzeczy można się spodziewać, bo im młodszym ludzie, tym większy odwal zazwyczaj. A tutaj wiesz, doświadczona para, której jest ze sobą 9 lat, narzeczeństwo, przychodzą z z taką myślą, że jest świetnie, trzeba to tylko delikatnie doszlifować, no i po prostu, wiesz, no slap, 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 slap. i to się nie kończy. Nie? Najpierw on jej, później ona jemu. A kto jest bardziej winny rozpadowi tego związku? No, bo już wiemy po obejrzeniu finału i po obejrzeniu podsumowania i tym, co się działo dalej, że oni nie są razem. I kto bardziej zawinił, twoim zdaniem, jeżeli mielibyśmy wskazać? No bo to, to nie jest zero-jedynkowe, bo tak jakby to on najpierw z jakąś tam dziewczyną i to on najpierw na jakiejś tam imprezie kiedyś, ale, ale po ona wszystko... postawiła kropkę nad i. I czy bardziej byś winę dała po tej stronie, po nie, stronie nie, dziewczyny nie czy nie po stronie nie, chłopaka? Nie umiem ci tak odpowiedzieć, bo ja uważam, że każda jedna rzecz jest wynikową czegoś. nie, Czyli yy, zna znajdujemy się, stawiając się w ich sytuacji, znajdujemy się w jakiejś wykrowanej, sztucznej sytuacji, bardzo ekstremalnej. To nie jest jedna randka, to jest tydzień z kimś. Nie? Hmm. Bardzo blisko. Dostajesz też tę osoby w momencie, kiedy dostałeś wcześniej jakąś informację, która ci się nie spodobała. Nie, nie umiem ci odpowiedzieć. A te informacje no, wie... mają duży wpływ na przebieg zdarzeń? Bardzo Myślę, że bardzo duży. Ale to tak trochę mścisz się nad kimś? Czy co? No myślę, szukasz że... Czy szukasz pocieszenia? Ja jak myślę, myślisz? że większość ludzi tam w ogóle troszeczkę przyjmuje to troszeczkę... Bezmyślnie, w sensie nie bezmyślnie, że o tym nie myślą, tylko jakby nie zdają sobie sprawy, że każda akcja ma jakąś reakcję. I ty musisz podjąć decyzję, czy ty chcesz się zachować fair, czy ty chcesz poczekać dwa tygodnie, usiąść do stołu z kimś, porozmawiać, czy ty chcesz teraz się wrzucić w wir jakichś zdarzeń, imprez, alkoholu, też. Twoich współmieszkańców, którzy są w jakimś tam młodzie i on na ciebie trochę spływa i przechodzi. I, i trochę tak lecą z falą, nie? Bez takiej, bez takiej refleksji. I często to właśnie tak, jak mówię, ta refleksja się pojawiała dokładnie jak kiedy ta, już była ta druga wolta, czyli jakby. Te pierwsze pary były już w Willi Obaw, zobaczyli, że ich odwalili, poszli do Willi Pokus, odwalili jeszcze bardziej. Nagle single wyszli, już mają się zaraz spotykać, i nagle nie, ja w ogóle z nim nie chcę być, ja w ogóle nie wiem, niechętnie to się z nim w ogóle nie spotykało, to będzie drama. Po czym nagle ich pokazujemy, jak oni zareagowali na jakby wiesz, widzisz tą swoją drugą połówkę, która zobaczyła ciebie z jakimś innym człowiekiem przytulony. Ci ludzie płaczą i nagle masz refleksję dopiero, nie? O Jezu, czego kocham? gdzieś ty była. Wczoraj, tam gdzieś ty była, nie? Że nie, nie wiem z czego to wynika, czy to zamknięcie i t, ten moment tej dobrej zabawy tak strasznie upośledza cię emocjonalnie, że ty nie pamiętasz, że tydzień temu byłaś zaręczona, nie? Albo że ty tydzień temu byłaś zaręczony. I że wyobrażałeś sobie siebie obok osoby na starość. To są, to są duże rzeczy, nie. To Oczywiście. Nie, to to że tak. jest duża rzecz. To nie jest tak, że ktoś ma, jest ze sobą tam dwa miesiące i no, nie wie, jak to tam będzie. 9 lat razem. To jest kupa czasu. Dlatego mówię, że oni byli dla mnie takim największym zaskoczeniem i, i to są i, i, i ja bym stanęła w obronie jednego i drugiego, bo i Kornel, i Amanda to są mega wartościowi ludzie. Naprawdę cudowni. I, I każdy z nich po tym odcinku Reunion, który nakręciliśmy, ma bardzo duże przemyślenia, nie? Żałuję. No ale trochę za późno. Porzućmy Amandę i Cornela, chodźmy do Bila i Sandry. Mm -hmm. Co sobie pomyślałaś, jak usłyszałaś, że on ją zdradził sześć razy, a ona sześć razy mu e, wybaczyła i powiedziała, że spoko, tak, bądźmy razem. No wiesz co, było mi strasznie przykro, bo ja myślę sobie, że jest wiele takich kobiet, które z jakiegoś powodu... Lądują w relacjach, gdzie nie są dobrze traktowane. A z jakiego powodu Sandra pozwala na to, żeby nie bilion zdradzał? Nie mam zielonego pojęcia. Nigdy nie miałam takiej rozmowy z Sandrą. Nie znam też jej znam ją nie? tyle, co telewizowie, więc nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak jest. Ale myślę, że wiele osób, wiele kobiet szczególnie jest uwikłane w takie relacje i może dzięki temu programowi zobaczą, jak to brzmi, jak to wygląda. Nie? Bo ona mówi coś takiego, jak to powiedziałam na głos. Pierwsza, jak to powiedziałam na głos do tych ludzi, że zdradził mnie sześć razy. To nagle sama się jakby zreflektowała. No, wszyscy przetarli oczy. Ta I tak... reakcja była takim papierkiem lakmusowym, jak bardzo to jest chore, nie? A tak jakbyśmy mieli już neutralnie rozmawiać, to dlaczego kobiety decydują się wybaczać kolejną zdradę? Jak Wydaje myślisz? mi się, że ze strachu. myślę ze że... strachu czego? Strachu Gorzej przed... być nie może. Myślę, że ludzie boją się bycia samemu, że sobie nie poradzą, że są uwikłani w jakiegoś rodzaju relacje ekonomicznie, no. finansowo, rodzinnie. Nie, że są dzieci, są kredyty, jest przemoc, jest przemoc, wiesz, przemoc jest na wielu poziomach, to nie musi być tylko przemoc fizyczna. Fizyczna, e... finansowa, przeróżna. No, dokładnie, więc jakby myślę, że jest naprawdę wiele takich racji, a dodatkowo też ludzie często wychodzą z takich pokrzywdzonych domów, gdzie takie wzorce dostali i tak naprawdę, e, wiesz, z defaultu szukają czegoś takiego samego i z czymś takim, chociaż to jest… No, czują cóż, się ok, nie? To, no, bo co oni to znają. Takiej dziewczynie, skupmy się teraz na dziewczynach, Iż która na sześć razy została zdradzona przez faceta i mu wybaczyła. Iść na terapię. Iść na terapię, no bo to jest, wiesz, to nie, możesz powiedzieć, to jest chore odejść od niego. No, no i fajnie. No a ona dalej tam wraca. No to to już jest, to jest coś tak głęboko zakodowane na twardym dysku, że to trzeba wszystko zresetować i, w, i wygrać nowe oprogramowanie, bo to inaczej się nie da. No, to akurat prawda. Bo to jest smaczne, myśląca że... dziewczyna, nie? To, e... nie jest, to nie jest matą. To jest myśląca dziewczyna, która wie o tym, mhm. że najprawdopodobniej znowu będzie skrzywdzona i idzie w to po raz kolejny, więc. Wiem, że to może być wielka miłość, ale ja też bardzo dużo słucham takiego podcastu o zmierzchu. Nie wiem, czy to jest nasz Marta to jest jedna naprawdę przemądrych psychoterapeutek. Świetnie wszystko tłumaczy, jest taka bezpośrednia, daje fajne przykłady z życia. I ona mówi, że właśnie fajnie w relacjach określić sobie swoje no-go w momencie, kiedy jest dobrze. Na co ja nie jestem w stanie się zgodzić, nie? choćby skały srały, że będę zdradzony, to ja tam nie wchodzę. Albo, nie wiem, jak ktoś nie będzie się liczył z moim zdaniem, to ja tam nie wchodzę. Ktoś mnie będzie ograniczał i powie mi, nie idź do takiej, a takiej pracy, nie spotykaj się z tym osobą, to to jest dla mnie moja granica, której... To co jest twoje no go? E, moje no go? No. Zdrada. Nie weszłabym w relację, gdzie jest strada. Nie. Mm. Mówimy o takiej standardowej fizycznej czy psychicznej też, bo co o dla ciebie jest zdradą? No, nie? Bo myślę, tak jakby że to już tu w programie widzimy, że mamy różnego rodzaju zdrady. Dla jednego to na przykład spotkanie się z kolegą z pracy, dla innego założenie sobie aplikacji randkowej, a dla trzeciego normalnie seks. Co jest dla ciebie zdradą? Wiesz co... Mm... Dla mnie już myślę, że takie spotkanie się z kimś, z pracy w momencie, kiedy jesteśmy w związku i to jest w ukryciu, no. i to nie jest pytanie, oczywiście, jakie są e, pytanie, jakie, jakie jest podłoże tego. I ja też myślę, że ze zdrady bardzo dużo można potem wyciągnąć dla siebie, bo to, że się człowiek obrazi, rozstań to jest akurat najłatwiejsze. E, ale dowiedzieć się, dlaczego, nie? Bo, coś, coś to, bo bo wina w zdradzie nigdy nie jest jednostronna. To zawsze jest tak, że tam też jest moja wina. Coś się takiego dzieje, że ja czegoś nie daję, ktoś czegoś ode mnie nie otrzymuje, że ktoś czegoś szuka. Tylko pytanie, czy ja jestem w stanie ci to dać mhm. i nie dawałam, bo coś, czy ja jakby ci tego nie mogę dać, bo ja tego nie mam. No to I często idź, idź wytłumaczeniem zdrady jest to, bo nie jadł w domu, to jadł na mieście. Czy to do ciebie przemawia? No myślę, że jedną z powodów... Tak jest. No myślę, że czasami po prostu mężczyźni i kobiety, bo nie ma co tutaj generalizować, po prostu mają bardzo takie lelawe swoje zasady moralne i ten kręgosłup. I jakby jeżeli natrawia się okazja i być może ktoś się nie dowie, to po prostu w to idą. No dobra, no, ale dla mnie to by było uwłaczające, że ktoś mi powiedział, że a nie jadł w domu, to zjadł na mieście. No tak jakby czasem ta ochota na seks w związku spada i to jest totalnie normalne. I nie tak wiem, wiesz, co, my wiesz, mówimy o tak filozoficznych tematach, które są tak szerokie. To Never license do tego sprowokował. Ja wiem, nie? natomiast y, myślę sobie, że za zdradą <laughs> zawsze jest wina dwóch stron. Może nie 50 na 50, ale zawsze tam jest informacja. Ja uważam, że nie w każdym związku zdrada musi oznaczać koniec, bo zdrada może też oznaczać piękny początek, kiedy wszystko wyzrujesz i tak. wyjaśnisz sobie rzeczy. Bo często, tak jak mówisz, te problemy pojawiają się, bo jest brak komunikacji, tak? I ktoś zaczyna szukać zdrady, ktoś zaczyna szukać romansu, nawet nie przez względu na fizyczność, tylko potrzebuje wsparcia, zrozumienia, akceptacji, adoracji i z miliardy różnych rzeczy. Zdrada. A myślisz, nie że wiesz, zdrada to jest wołanie tam, o ratunek w związku? Czasem? Myślę, że czasem tak. No i fajnie, tu postawmy kropkę. Program wygrała Ania i Paulina. Najmniej razy skłamały, czego im życzysz. Ojej, tak jak Bo wszystkie Dziewczyny wieś... na całe szczęście są razem. Dziewczyny są razem, eee, świetna para, naprawdę świetne dziewczyny. Eee, I Anka i Paulina, mega, mega ciekawe osoby. Świetnie podeszły do tego programu i zaczęły się zastanawiać nad tym, czy, jakby, jedy, największą obawą Anki było to, czy Paula nie chce się nią zabawić, mm -hmm. ponieważ była jej pierwszym związkiem, em, który w ogóle miała, a poza tym jej pierwszym związkiem, który był nieheteronormatywny. Więc było to dla niej bardzo trudne i zastanawiała się, czy ona jej nie zostawi dla mężczyzny. E, I to, u Pauli w ogóle nawet nie było takiego pomysłu. To było jakieś kompletnie abstrakcyjne. Oczywiście Anka o tym nie wiedziała, ale to je utwierdziło tylko i wyłącznie w tym, że one chcą być razem, że mówią sobie więcej razy, kocham cię, że zamieszkały razem, więc jakby doszło do, do pięknych wniosków dla ich związku. Więc tutaj potszczoła, dzięki Bogu ten program doprowadza do fajnej rzeczy, że tak jak mówię, że to nie jest tania sensacja, tylko wchodzisz trochę w pralkę emocjonalną po to, żeby wynieść dla siebie coś dobrego. To czego teraz im życzysz, dziewczynom? Słuchaj, życzę im pięknych podróży, bo dziewczyny dużo podróżują. Życzę im, żeby były cały czas razem i tak pięknie się wspierały, i tak pięknie się kochały i rozwijały. A jak oceniasz ich szansę na ślub, że dojdzie do ślubu? No, mówiły, że planują, więc myślę, że będę tam, mam nadzieję, bo ma być jakaś ceremonia na plaży, więc jakby ja już sukienkę mam gotową, A Co <laughs> sądzisz o tym, że w Polsce jeszcze nie ma związków partnerskich? Bardzo bym chciała, żeby były. Bardzo bym chciała, żeby były, wiesz, ja mam wielu przyjaciół, którzy są gejami i naprawdę uważam, że no, to jest te, taki standard i żeby dać ludziom taką możliwość, aby... Wiesz, bo, bo to, że oni są razem, to jest jedno, ale żeby dać im taką możliwość prawną do tego, aby ktoś mógł decydować o Twoim majątku, przychodzić do Ciebie do szpitala, decydować o Twoim zdrowiu życiu, to jest naj, myślę, że na, najtrudniejsze. Że z tego powodu ludzie nie mogą tego robić. Jakby ja nie, nie rozumiem w ogóle tego, to jest poza moim pojmowaniem świata, że można. Wmawiać ludziom, że jedyny związek, istnieje, ty możesz kochać tylko przeciwną płodź. Nie rozumiem tego. Nie, nie jest to w, Czyli w ogóle. uważasz, tego. że my jako kraj w tym temacie jesteśmy trochę daleko za nowoczesnością? No, bardzo daleko. No, a jak myślisz, z czego to wynika, że jesteśmy tak daleko? Kościół? No, kościół, który ty porzuciłaś. Dlaczego? Ja, ja nie. Nie, jestem jakąś osobą bardzo wierzącą, jeżeli mam być szczera, jestem poza Kościołem nie, absolutnie. no to tak, to wiem, że nie jesteś osobą wierzącą, że się wypisałaś poniekąd, w cudzysłowie. No tak. Dlaczego nie... zdecydowałaś się na wypisanie? Nie, nie, nie zgadzam się z wartościami, które y, prezentuje Kościół. Jakby szanuję ludzi, którzy wierzą w Boga i są chrześcijanami, katolikami jak najbardziej, jakby szanuję każdą religię, natomiast nie zgadzam się z samą instytucją Kościoła. Jakby mi jest daleko i do bycia chrześcijanką, katoliczką. Mhm. Ale sam Kościół katolicki jest dla mnie absolutnie no, zepsuty do szpiku kości. To nie ma nic, nic wspólnego z wartościami, które niby prezentują, czyli szerzeniem dobra. Więc, jakby, tyle zła, ile się tam dzieje, i oczywiście nie można, nie można tego wszystkiego wrzucać do jednego worka, bo sama osobiście znam wielu wspaniałych księży, naprawdę przemądrych filozofów, którzy potrafią Cię wesprzeć i powiedzieć, jakby, no, jak w. Wszędzie, tak? Możesz spotkać człowieka dobrego i mądrego, możesz spotkać najgorszego patafiana, więc jak mówię, z samą instytucją Kościoła po prostu i ze złem, które y, czynią, na które się zgadzają, ja się nie zgadzam. A co było taką kropką nad i, że stwierdziłaś, że wychodzę. Nie chcę być z tym, związana? Nie, było Nie, było nigdy takiego był momentu. Taki ja nigdy nie byłam, temat. nigdy jakby nie chrzciłam dzieci. Mój mąż tak samo nie praktykuje i nie jest wierzący, więc jakby nie było takiego momentu, kiedy mówię, o nie, miarka się przebrała. Nigdy tam nie byłam i po prostu tam nie mam zamiaru wchodzić. O. jest taki przysłowie, jak trwa to do Boga. Gdzie lecisz, jak u Ciebie trwoga? W głąb siebie i jakby mm. proszę o pomyślność. Jakby ja wierzę w energię, która nas otacza. Wierzę w to, że dobro, które dajesz, do Ciebie wróci i że zło też do Ciebie wróci. Więc jakby myślę, że każda jedna religia mówi dokładnie o tym samym. A kto tam w, lubi wiesz, w, w, uwierzyć w latające spaghetti? Kto inny w złotego małego pana? Kto inny w gościa z brodą na chmurze? Proszę bardzo, whatever works. Czyli Twoim wierzeniem jest y, karma? Twoim wierzeniem jest wiara w siebie, tak? Wiesz co, jakby to można było, bo no, nie jest. Nie, nie lubię wchodzić wierzyć, nie? na tak filozoficzne mm -hmm. tematy w momencie, kiedy przed chwilą wiesz, o, mówimy o, o, o bzdurach i głupotach, bo to jest tak, mm -hmm. tak złożony temat. E jakby, najważniejsze dla mnie to jest, żeby mieć otwartość dla innych ludzi, dla innych wiar, pełen szacunek dla nich, mm -hmm. bo każdy ma prawo wierzyć we wszystko, na co ma ochotę, e ja kieruję się po prostu zasadą robienia dobra. Nic więcej. To już tak zmierzając do końca, Kościół daje śluby, Ty miałaś ślub cywilny, jak go wspominasz? No, był. No wiem, był i to nie był taki chyba wymarzony, wyśniony, nie? Że ja uważam, że zbyt mało uwagi w mediach zostało poświęcone temu, że ten ślub był dla Ciebie ciężkim przeżyciem. Zbyt mało w mediach, dowodnym. tak? Cały czas o tym myślę, że za mało w mediach o tym. Pisać. Nie no, ale z mojego, z mojego punktu widzenia, że ludzie nie znają Nie, ja byłam tej po prostu historii, chora. Że że ty totalnie, chora, byłam najbardziej chora w całym moim życiu. Ja mhm. Byłam tak chora, że zamiast na makijaż pojechałam na pogotowie, żeby dostać kroplówkę. Więc jakby weszłam, doczołgałam się do ołtarza, przyjęłam i poszłam z powrotem przykryć się kocykiem. I nie byłam na swoim weselu de facto. Więc jakby no. Czyli... Miałam goście się po prostu bawili, a ty gdzieś tam. Wygotowałaś. Ja wygotowałam. tak. I wygotowałeś ze łzami w oczach, ze świadomością, że oni tam się bawią, a ty leżysz tu chora? Nie, no czy jak, jak jesteś chory, to nie to, myślisz, to... że ktoś inny się bawi, tylko marzysz o tym, żeby zacząć się czuć w miarę normalnie. A myślałaś o tym, żeby to odnowić? Żeby przeżyć to jeszcze raz i wiesz, zadbać wtedy o zdrowie. Zadbać matodobę, o rotawirusa. Żeby cię, to nie, żeby cię to nie trafiło. Nie, mam chyba takiej potrzeby, wiesz, w sensie mm, w, w, nie wiem. Nie, chyba nie, nie mam jakiejś takiej potrzeby wywalania znowu takiej ilości pieniędzy, żeby y, się pobawić albo się znowu nie pobawić. Czyli ty uważasz, że to jest wywalenie bez sensu trochę? No w moim wypadku było bez sensu, no nawet no, nie byłam na tej ale imprezie. Ale ogólnie rzecz biorąc, czy uważasz, że ludzie zbyt dużo wydają? No jasne, biorąc pod typu uwagę, typu ile lotnia? ludzie zarabiają, jak ja słyszę potem te no. stawki, kupowanie sukienki za 10 tysięcy złotych na jeden wieczór, nie do no, dla mnie to jest w ogóle, to jest poza moje... Tak jak ci mówię, no ja naprawdę, to te rynce pracują na to wszystko i u mnie każda mhm. złotówka w ten sposób. Dekoracji kwietne 17 tysięcy? Kwiaty za 17 koła na jeden wieczór. 17 to w ogóle, daj Boże zdrowie. Nie, nie, dla mnie to jest jakiś chory biznes. To jest dla mnie chory biznes. To jest dla mnie chory biznes i to jest wtłaczanie młodym kobietom, mm. e, jakiejś księżniczkowej e, ideologii, że one przez ten jeden wieczór muszą się czuć cudownie. I to właśnie na ten wieczór będą brały kredyty, rodzice wyciągną wszystkie za e, po to, żeby ona wjechała, na, wiesz, w karocy i wyszła w sukience za 10 koła. To jak nie na ślub, to na co warto? Twoim zdaniem zrobić. Na rozwój, na podróże. Znaczy, dla, ja bym tak zrobiła. To są, to są rzeczy, na które zawsze wydaje pieniądze. Myślę, że to były dobrze wydane pieniądze. Uwielbiam podróżować, lubię się kształcić, lubię spędzać czas z rodziną. Czyli ślub skromny, ale jedźcie w super podróż, bo podróż was połączy. A róbcie sobie, co chcecie. Wasza kasa. To ja wasze, mam tam do portfela, zaglądam. Jak sprawy. mnie zaproszą, to ja przyjdę. A jesteś dobrym gościem? Dobre prezenty przynosisz? Jakie w ogóle, twoim zdaniem, prezenty trzeba przynosić? Na wesele? Takie no. jak proszą zapraszający. Zazwyczaj na zaproszenie jest napisane. No nie zawsze jest ten taki emot, ikon, yy, wiesz, kasiory. Bo na przykład Iza Janachowska powiedziała mi, że jak chcesz kasę, to że trzeba emot, ikon, kasy napisać. To dobrze, no. To ja myślę, że... A to nie jest żaden wstyd, że chcesz kasę. No nie. To jest norma. No, no, więc tak. tak. Nie bójmy się mówić głośno czego tam chcemy. Moi drodzy, dziękujemy wam e, bardzo. Bardzo dziękujemy. Nie e, no, Maja nie chciała trochę filozofować ze mną. Szkoda, szkoda, szkoda. Nie chciałabym wyłyszyć wiesz... tak dużego tematu. Wiesz o co mi chodzi. Nie tym a z razy powiedziałaś, że nie chcesz filozofować. nie Czekaj, a... Czekaj, w którym to było momencie no, o, o ciele i jeszcze o, 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 o czymś tam. Nie. A i o zdradzie chyba też, że nie chcesz. No mówisz, bo, bo to są tak duże tematy, wiesz, to jest wielki ocean, a my to chcemy wiesz, w małą kałużę że zebrać i powiedzieć wszystko, co się da. Ludzie się yy, wielcy tego świata i, i, i przemądrzy ubierają to, wiesz, w tysiące książek i, i trzeba przejść różne terapie i, i wszystko my tutaj na, wiesz, na, no to... przy herbacie powiemy, a zrada zła, a to, a kościół do dupy i... Moja droga, teraz jest świat TikToka, teraz jest świat TikToka, czyli szybkie pigułki trzeba dawać, nie? I my jako ludzie musimy się dostosowywać do tego. Zgadzam się, poniekąd się zgadzam, yy, po Postawię, dam ci te, y, to berło i pro, rób to ty na tym, ci bo powiem, że robisz to dobrze. <noise> okay, ja dopiero jaram, tam opowiem wiadę. o kościele i o zdradzie, a Maja jak dojedzie i wiedzie, to dokończy. I tak. będzie. Tak. A ty masz konto, tak? Właśnie mam, ale chyba jak. Chorin mówi, że mam. Moja, e, moja przyjaciółka. A martwi się trochę że to, że mam. za niedługo na Instagramie już nie będzie można tak dobrze zarabiać i będzie trzeba przenieść się na. A skąd tiktoka? wiesz, a tak będzie? No kochana, przecież. Wiele osób w ten sposób mówi do takich tęgich głów, że wiesz, że TikTok zaraz przejmie no. władzę, że tak jakby Instagram ma tendencję spadkową i to mówią raporty, no. że teraz TikTok ma tendencję wzrostu, nie? I tak jakby ludzie, którzy zarabiają na Instagramie, no. muszą się już przenosić na TikToka, żeby tam zarabiać. Co się Zapraszam stanie, jak was na live. Ci... Zapraszam was na live na, mój, na TikToku. <laughs> A ty się, się uczy wszystkich tych. <laughs> Ej, no, ale co by się stało, jakby ci odcięli tego Instagrama? Instagrama, Zmarłabym, byłabym nikim. No dobra, no, ale byś no, mniej tam zarabiała na Instagramie, to było Aj, dobrze, no, jakby każdy lubi mieć, wiesz, każdy woli mieć więcej niż mnie. A już Ty już kończyłeś i znowu no bo pieniędzy, tam, znowu pieniędzy teraz. No bo no. to jest, a co najważniejsze w życiu? Pieniądze. Zdrowie, zdrowie, a ja co z pieniądze? na etapie, wiesz, jeszcze co? tego, że Jeszcze się nie martwisz o zdrowie? zdrowie mam. Jeszcze zdrowie masz, no widzisz, no ja mam całą rodzinę i, i myślę, że zdrowie to ponad wszystko. Oczywiście za zdrowie muszą iść pieniądze. No bo, jak Ej, ale wiadomo, pewnie będziesz mi teraz kojarzyła tylko z kasą, że jemu tylko o kasę, o pójdę kasę, na twojego lifea i wyślę ci tego tego, pójdę na twojego TikToka Fajkowego jednorożca. Fajkowego jednorożca no. za cztery kafle. Mm, nie, to y, uniwers jest, ale naprawdę polecam ci, polecam ci, bo naprawdę dasz sobie tam y, radę. No, no i widzicie, ja jakby mówię biznesowo rozmowę, ja już nie muszę grać, ja idę na tiktok'a robić live'y. <laughs> Więcej zarobisz. Dziękujemy bardzo, trzymajcie Pieniądze się. Pieniądze to nie wszystko. No, ale pieniądze to jeżeli, ale nie Ale sama tu powiedziałaś, że więcej są zarobię. ważne. To no, więc ja tylko dołożyłem, a ty taki chlast. Widzisz, pieniądze ja teraz to pieniądze to nie wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo. Wbrew Cześć. Wbrew co mówi wasz koleżka tutaj. Koleżka. Ale są częściej ze mną, więc wiesz. Właśnie, teraz że się dowiedzą. Kiedy do mnie e, przychodzą. No, trzymajcie się. więc są ważne, zdrowie jest ważniejsze.